Cześć, tu Xorad i dzisiaj zrecenzujemy sobie kosteczkę Shengshu Linglong. Zapraszam. Ok, więc co do samych wymiarów, może na początku zacznijmy kostki. Ma on 46 mm, czyli tak jak kostka 2x2 w tej takiej mniejszej wersji. Tutaj mamy wersję 50 mm, Fangshi Shishu Wang. Mam akurat gdzieś tam kosteczkę, już nie chcę mi się jej wyciągać. 46 mm. Ogólnie kosteczka ma dość dziwne odcienie, takie normalne shengshuowskie naklejki, lecz one nie są zbyt takie dobre, najlepiej jest je zmienić, ale lecz kostka, trzeba dodać, że nadaje się bardzo do OH. Kostkę można bardzo dobrze stosować do OH, ja właśnie ją stosuję. Jest naprawdę bardzo dobra i godna polecenia do właśnie tej konkurencji. Co do samej budowy, to krawędź prezentuje się w taki sposób. Ma ona takie coś w stylu takich torpedek i co charakterystyczne, tutaj ma właśnie takie wypustki, które widzicie. Jest to naprawdę bardzo nadaje takiej szybkości kostce. A jeżeli chodzi o narożnik, to wygląda on właśnie tak. O, proszę bardzo. O nie, w tą stronę tak. No myślę, że tutaj narożnik nie ma czegoś charakterystycznego takiego. Jest to jak normalny każdy narożnik z taką wypustką w środku. No nie trzeba nic tutaj o nim więcej mówić. Jeszcze co do samej kostki, to kostkę można układać dwoma rękami. Była ona bardzo dobra, gdyby ona była w większych rozmiarach, lecz niestety jest to 46 mm. W porównaniu do standardowej kostki, to prezentuje się ona w taki sposób. Jest ona naprawdę mała. Jeszcze trzeba dodać, że ten bok jest mniejszy, nie tylko ten jeden klocek, więc naprawdę jest to dość mała kostka taka. Lecz do naprawdę można ją stosować bardzo dobrze do OH, do konkurencji. Ja ją stosuję i jestem na razie zadowolony z jakby działania tej kostki. I chyba nic już tutaj więcej nie trzeba mówić. Polecam jeszcze zmienić sobie naklejki, jeżeli to komuś przeszkadza, ponieważ naklejki też nie są dobre. Jeżeli chodzi o cenę też tej kostki, to kostka ma cenę bodajże 15 zł tylko na magicznej kostce, więc naprawdę bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o taką kostkę, to jest sobie drobiazg 15 zł, a można kupić naprawdę rewelacyjną kostkę, czyli właśnie taką jak Shengshu Linglong. Co do jeszcze samego feelingu kostki, jest on taki troszeczkę taki jakby lekko chrapie, tak jakby w tej kostce. Tak lekko jakby o coś by zadzierał, lecz naprawdę jest to takie dość, no nie wiem czy miłe, no ale o, a właśnie pomyliłem algorytm. Lecz można powiedzieć, że ten feeling jest taki charakterystyczny dla kostki i też bardzo sprzyja, tak uchu też nie przeszkadza, więc też bardzo dobrze, że kostka ma jakieś coś charakterystycznego i do jednej ręki się nadaje bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o pudełeczko, w którym kostka przychodzi, prezentuje się ono tak. Tutaj mamy też jakieś chińskie krzaczory, też 3x3. W środku mamy również instrukcję, jak widać tam się telepie. Tutaj mamy jeszcze jakąś budowę pokazaną tej kostki, no i kolejne chińskie krzaczory, od dołu prawie nic i u góry jeszcze też jakieś chińskie krzaczory, więc tak naprawdę pudełko jest w ogóle nieinteresujące, ale kosteczka jest naprawdę godna polecenia. Jeżeli chodzi o 15 zł, to jak kupujecie jakąś kostkę, to 15 zł możecie jeszcze dołożyć do kostkę, kupić. Jest to naprawdę bardzo dobra kostka i godna polecenia. Więc to by było na tyle i trzymajcie się i cześć! Nara, Xorad!